na Błoniach Osowa. Dzisiaj zrobiliśmy niesamowity teatr upamiętniający wydarzenia sprzed 104 lat. Dopisało mnóstwo widzów przepiękne brawa i podziękowania, ale proszę Państwa, to prawie pół roku pracy. Pół roku pracy naszej drużyny, aby przygotować tą lekcję historii żywą tu na Błoniach Osowa. Ale to bardzo ważne, aby uczyć, edukować następne pokolenia. Nie ma już w tej chwili naocznych świadków. To my mamy ponieść, proszę Państwa, tą historię, historię naszego narodu, 18 bitwy w rankingu 153 bitew na następne pokolenia, aby pamiętać, co to znaczy, proszę Państwa, Bolszewia, co to znaczy komunizm. To tu nasi właśnie zatrzymali pierwszy pochód na zachód tego totalitaryzmu, który miał zagarnąć świat. My, Polacy, w życiu żadnej wojny, żadnych podstaw, byśmy żyli w pokoju, ale historię pamiętajmy, bo to jest podstawa dla następnych pokoleń polskości, miłości do ojczyzny. Dzisiaj, 15 sierpnia 2024 roku, odbyła się wspaniała inscenizacja historyczna Bitwy Warszawskiej 1920 roku, bój pod Ostowem. W inscenizacji historycznej Bitwa Warszawska wzięło udział ponad 100 rekonstruktorów, 20 wspaniałych koni kawaleryjskich, wozy pancerne. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rekonstruktorom i osobom zaangażowanym w realizację tego wydarzenia. Szczególne podziękowania dla dwóch wspaniałych mężczyzn, kawalerzystów, ułanów, którymi są Andrzej Michalik, rotmistrz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii imienia pierwszego pułku ułanów krechowieckich z Chobyłki oraz Zbigniew Robiński, prezes Stowarzyszenia Szare Szeregi. Dziękuję serdecznie za ten trud przygotowania z inscenizacji historycznej w 2024 roku. Od 19 lat rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej jest na Błoniach Ossowa. Warto kultywować pamięć o bohaterach w całej Bitwie Warszawskiej.